Takie pytanie. Czy wypadnięcie z łaski to jest utrata zbawienia? Jest to pytanie 17. Czy wypadnięcie z łaski to jest utrata zbawienia? Odpowiedź 17. Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, rozdział 5, zaczynając od wersetu 1. Stójcie więc mocno w wolności, którą Chrystus uczynił nas wolnymi i nie dajcie się ponownie uwikłać w jarzmo niewoli prawa. Zamiast postępować naprzód, wzrastając w łasce i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Werset 2 mówi, że oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże. Jeśli prawo musi być zachowane w ogóle, to całe prawo musi być zachowane. Nie przegap tego. Jakub, rozdział 2, werset 10 mówi, bo kto zachowa całe prawo, a jednak uchybi w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Co Paweł stwierdził w liście do Galacjan, trzeci rozdział, zaczynając od wersetu 10. Tylu, którzy są z uczynków prawa, są pod przekleństwem, bo przeklęty jest każdy, kto nie trwa we wszystkich rzeczach, które są zapisane w księdze prawa, aby je wykonać. Werset 11. Żaden człowiek nie jest usprawiedliwiony przez prawo w oczach Boga. To jest oczywiste. Czy sprawiedliwy będzie żyć przez prawo? Czy sprawiedliwy będzie żyć przez uczynki ciała? Nie. Czy sprawiedliwy będzie żyć przez wiarę? Tak. Spójrz na werset 4, Galacjan, rozdział 5. Chrystus stałby się bezskuteczny dla was, którzykolwiek jesteście usprawiedliwieni przez prawo. Odpadli od łaski w ich próbie bycia usprawiedliwionym przez prawo. Ci wierzący nie tylko udaremniali łaskę Bożą, ale odpadli od łaski Bożej, tracąc z oczu to, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z uczynków. Czyni łaskę nieskuteczną w ich doświadczeniu uświęcenia. Zauważ, co Paweł mówi w Galacjan, rozdziale 3, zaczynając od wersetu 3. Czy jesteście tak głupi, zaczynając w duchu? Zauważ to. Duchowy wzrost Galacjan był zagrożony z powodu ich uwikłania w legalizm. Nie tylko jesteśmy zbawieni przez łaskę, ale mamy wzrastać w łasce i żyć przez wiarę, będąc martwymi dla prawa, ale żywymi dla Boga. Drugi list Piotra, rozdział 2, werset 17 mówi: Umiłowani, widząc, że znacie te rzeczy, uważajcie, abyście nie dali się zwieść błędom złych ludzi i nie upadli z własnej niezłomności, ale zauważcie, że wzrastajcie w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na wieki wieków. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że pójdziesz do nieba, kiedy umrzesz, zachęcam cię do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Jeśli nie jesteś w pełni pewien, że jeśli dzisiaj umrzesz, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wierzących Jemu ludzi. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi teraz. Przestań wierzyć sobie. Uwierz Chrystusowi Jezusowi. Zaufaj Zbawicielowi teraz i wtedy będziesz narodzony na nowo. Dostaniesz drugie, nowe życie. Wtedy Duch Święty zamieszka w tobie i będziesz pewien, że idziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś. Niech Bóg cię błogosławi.